Mamy dane trzy wykresy. Jeden z tych wykresów to wykres pewnej funkcji f. Pozostałe to wykresy jej pochodnej i drugiej pochodnej. Nie wiemy tylko, który wykres jest który, i naszym zadaniem jest właśnie rozpoznanie, który to jest wykres funkcji, który to jest wykres jej pochodnej, a który to jest wykres jej drugiej pochodnej. Zachęcam Cię, wciśnij pauzę, spróbuj najpierw samodzielnie zastanowić się nad rozwiązaniem tego zadania. Teraz pokażę, jak ja bym to rozwiązał. Ja zrobię to w ten sposób, że dla każdego z tych wykresów naszkicuję, jak mniej więcej wyglądałby wykres pochodnej funkcji przedstawionej na danym wykresie. Zacznę od tego pomarańczowego wykresu, i tutaj popatrzmy, jakie jest nachylenie stycznej do tego wykresu. Tutaj, jak zaczynamy od lewej strony, to to nachylenie jest ujemne, ale bardzo bliskie zera. Następnie to nachylenie maleje, jest coraz bardziej ujemne, aż tutaj dąży do prawie pionowego, czyli. Na początku ta pochodna jest ujemna, ale o niedużej wartości bezwzględnej, a potem wartość bezwzględna rośnie, czyli funkcja, czyli ta pochodna maleje tutaj w stronę ujemnych wartości. Czyli mniej więcej tak będzie wyglądała ta pochodna. Teraz zobaczmy, co będzie po prawej stronie. Po prawej stronie tutaj nachylenie też jest cały czas ujemne. Tylko zaczynamy od takiego prawie pionowego, a potem to nachylenie rośnie, rośnie, ale cały czas pozostaje ujemne. Czyli zaczynamy od prawie pionowego, czyli tutaj. Bardzo duża co do wartości, ale ujemna liczba, no to stąd powiedzmy jakoś zaczynamy. I tutaj potem to nachylenie cały czas rośnie, ale zawsze pozostaje ujemne. Tutaj zawsze pozostaje poniżej osi x. No i tutaj dąży do takiego poziomego, czyli dąży do zera. Widzimy, że ten wykres, który tutaj naszkicowałem na granatowo, to jest bardzo podobny do tego wykresu tutaj ostatniego. Czyli obstawiałbym w ten sposób, że jeżeli to by była funkcja f, ta pierwsza. To to by była jej pochodna. To jest takie moje pierwsze próbne zgadnięcie. Teraz zastanówmy się, jak wyglądałby wykres pochodnej tej funkcji w środku. Więc tutaj widzimy, że nachylenie stycznej jest ujemne, tutaj też jest ujemne, ale maleje, i tu na, tutaj cały czas nam maleje, maleje to nachylenie stycznej. Czyli ten wykres będzie wyglądał bardzo podobnie pochodnej do, do poprzedniego. Tutaj będziemy mieli ujemną i coraz bardziej ujemną pochodną. No a po prawej stronie, co tutaj mamy po prawej stronie? Tutaj mamy dodatnie nachylenie. Najpierw ono jest tutaj prawie pionowe, ale właśnie dodatnie. I potem to nachylenie maleje, ale cały czas pozostaje dodatnie. No i tutaj wygląda jakby się to potem miało wypłaszczać. Czyli to nachylenie jest dodatnie i dodatnie. Tutaj jest prawie pionowe, czyli tutaj mamy, czyli dąży nam do nieskończoności, i tutaj potem maleje to nachylenie, czyli ten wykres będzie wyglądał mniej więcej tak. No i teraz, ten który, wykres, który teraz naszkicowałem, to wygląda bardzo podobnie do tego pomarańczowego, który trochę na niebiesko tutaj zabazgrałem. Czyli wygląda na to, że ten pomarańczowy wykres przedstawia pochodną tej funkcji, która jest narysowana tutaj w środku. Czyli ja zmienię swoje obstawienie, powiem, że to jest moja funkcja f, a to jest jej pochodna no wtedy tutaj musi być druga pochodna. No dobrze, więc ja bym tak obstawiał, ale dla pewności możemy jeszcze sprawdzić, jak wyglądałby wykres pochodnej tej ostatniej funkcji, żeby się przekonać, że na pewno tego nie da się inaczej dopasować. No to zastanówmy się, jak będzie wyglądał tutaj ten wykres pochodnej. Tutaj nachylenie stycznej no jest prawie zero, ale jest ujemne. Tutaj styczna ma cały czas ujemne nachylenie, ona potem coraz bardziej maleje, czyli będziemy mieli wykres bardzo podobny jak tutaj za każdym razem po lewej stronie. Natomiast po prawej mamy nachylenie, które jest cały czas dodatnie. Na początku bardzo duże, a potem malejące i dążące do zera. Czyli wykres będzie podobny do tego poprzedniego. Więc mogłoby być też tak, że ta pomarańczowa funkcja jest pochodną tej funkcji. Ale wtedy mielibyśmy problem z dopasowaniem. Dlatego że ta. Prawa funkcja nie wygląda jak pochodna tej funkcji w środku. Z kolei ta środkowa funkcja nie wygląda jak pochodna żadnej z tych dwóch pozostałych. W szczególności widzimy, że tutaj na przykład w tym obszarze ma wartości dodatnie. Czyli gdyby miała być pochodną, to oznaczałoby, że jest pochodną funkcji, której nachylenie styczne jest dodatnie w tym obszarze, a tutaj dla obu tych pozostałych funkcji w tym obszarze nachylenie styczne jest ujemne. Czyli jedyny sposób, w jaki można dopasować, to jest właśnie taki, jak tutaj wybrałem. Tu mamy F, tu mamy pochodną, po prawej mamy drugą pochodną.